Dobrze. Panie profesorze, czy możemy zaczynać? Powoli? Można. Dobrze. Tak. To w takim razie przechodzimy na żywo. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Adam Chlebisz i reprezentuję Fundację Ekonomii Humanistycznej. Witam bardzo serdecznie na pierwszym podczas tegorocznego Reframe Economic Forum rozmowy z panem profesorem Markiem Belką, posłem do Parlamentu Europejskiego, w latach 2004-2005 premierem Rzeczypospolitej oraz prezesem Narodowego Banku Polskiego w kadencji 2010-2016. Pan profesor będzie dzisiaj przedstawiał temat podatków paneuropejskich, przyszłości Unii Europejskiej z znakiem zapytania na samym końcu. Panie profesorze, dzień dobry, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim trzeba zdefiniować temat. Podatki paneuropejskie. To nie są podatki, które są nakładane w poszczególnych krajach. No takim podatkiem, który istnieje we wszystkich krajach europejskich, nawet nie tylko Unii Europejskiej, jest VAT. Ale on jest nakładany przez konkretne kraje, według konkretnych zasad, stawek, chociaż te są do jakiegoś stopnia regulowane przez Unię Europejską i zbierane są oczywiście przez te kraje i wydawane. Chodzi o coś innego. Chodzi o podatki, które będą podatki lub opłaty, które będą nakładane przez Unię Europejską jako całość, zbierane przez nią, no i wydawane także. Chodzi więc o sprawę znacznie poważniejszą niż tylko dodatkowe źródło, czy to kosztów, czy przychodów. Chodzi o to, że wejście w życie takich podatków oznacza, iż Unia Europejska w sposób trwały zacznie być podmiotem fiskalnym. A więc kolejny, że tak powiem, atrybut organizacji państwowej będzie Unii Europejskiej dane. Stąd też dzisiaj, kiedy prowadzimy dyskusję o funduszu odbudowy, tak naprawdę nie fundusz odbudowy jest przedmiotem ratyfikacji poszczególnych krajów członkowskich, ale decyzja o zasobach własnych, czyli decyzja podatkowa o tym, że kierunkowo Unia Europejska utworzy takie stałe źródło własnych dochodów. I ponieważ Traktat Europejski stanowi, że kwestie podatkowe są domeną państw narodowych, w związku z tym, jeżeli takie właśnie zasoby własne, czyli podatki, opłaty Unii Europejskiej będą tworzone, muszą być ratyfikowane przez wszystkie kraje. Stąd ta dyskusja w Polsce, prawda? Ale o tym może troszkę później. A więc wiemy już, że to są podatki, które są nakładane przez Unię jako całość, zbierane przez Unię i wydawane przez Unię. No i teraz można powiedzieć, że to jest rzecz niesłychanie istotna z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej, bo oznaczałoby to, że Unia Europejska nie jest już tylko wspólnym rynkiem, nie jest już tylko w większości wspólnym obszarem walutowym z jedną unijną instytucją, jaką jest Europejski Bank Centralny, ale zaczęlibyśmy tworzyć zręby Unii Fiskalnej. Oczywiście na marginesie tak naprawdę fiskusów narodowych. Wiemy już więc, co to są te podatki. Po drugie, trzeba byłoby zacząć sobie odpowiadać na pytanie, na po co Unii te dochody własne.
No, dzisiaj problem jest bardzo prosty. Unia postanowiła ten 750-miliardowy fundusz na odbudowę postpandemiczną sfinansować w sposób inny niż dotychczasowe wydatki. Dotychczas ten budżet unijny tak zwany, którym my się tak bardzo pasjonujemy co roku albo co 7 lat, finansowany jest głównie, choć nie w 100%, ze składek członkowskich. To są wpłaty poszczególnych krajów w zależności od wielkości tej gospodarki, od zamożności, mówiąc krótko, tych krajów. Tymczasem te 750 miliardów państwa unijne postanowiły sfinansować pożyczkami na rynku kapitałowym. Pożyczkami na rynku kapitałowym, no cóż, nawet jeżeli stopy procentowe w tej chwili są ultra niskie, a Unia jako całość będzie mogła pożyczać na tym rynku kapitałowym po bardzo niskich cenach, czyli po bardzo niskich stopach procentowych, no to jednak jakieś koszty będą. No ale przede wszystkim trzeba będzie ten dług spłacać. Nawet jeżeli się emituje, powiedzmy sobie, już nie 10-letnie papiery wartościowe, ale 30-letnie papiery wartościowe, no to gdzieś tam kiedyś w perspektywie trzeba będzie te pieniądze spłacać. Po to są właśnie plany dotyczące wprowadzenia podatków paneuropejskich. Nawiasem mówiąc, w decyzji, która jest przedmiotem ratyfikacji Sejmu, mam nadzieję, niedługo, mówi się o tym, że Komisja Europejska do roku 2024, czyli no nie zaraz, ale w bardzo krótkiej historycznej perspektywie, przedstawi plany owe, podatkowe. No dobrze, to teraz, skoro już wiemy, po co te pieniądze, to teraz przejdźmy do szczegółów albo do konkretów. Jakie podatki? Otóż można je pogrupować według trzech najważniejszych celów, jakie stawia sobie Unia Europejska w najbliższych latach. Te trzy najważniejsze cele to po pierwsze Zielony Ład, a więc rozwój sustainable, czyli zrównoważony. I podatki i opłaty, o których się dyskutuje w Unii, mają realizację tego Zielonego Ładu przyspieszać bądź w ogóle umożliwiać. Po drugie, to jest Europa cyfrowa, czyli gospodarka cyfrowa. Na to potrzebne są nie tylko pieniądze, ale i nowe regulacje dotyczące transakcji cyfrowych, które przecież zaczynają stanowić, no jeżeli jeszcze nie dominującą część transakcji handlowych w ogóle, to ich udział w ogólnej sumie transakcji rośnie. A one albo są słabo opodatkowane, albo w ogóle nie są opodatkowane, więc w sposób oczywisty trzeba się tym zająć. No i trzecim celem Unii Europejskiej jest to, jak po angielsku się mówi, economy that works for the people, czyli ekonomia, czyli gospodarka, która także bierze pod uwagę, czy przede wszystkim bierze pod uwagę cele społeczne i dynamizm gospodarki europejskiej. Propozycje podatkowe więc są podporządkowane realizacji tych trzech głównych zamierzeń. Zacznijmy od Zielonego Ładu, czyli walki ze zmianami klimatycznymi, czy też próba ograniczania tych zmian klimatycznych. Tu propozycji jest wiele, ale może ja wymienię kilka. Po pierwsze, jeden z takich podatków, to się nie nazywa podatek, ale opłata, już obowiązuje, już wszedł w życie. To jest podatek od plastiku. Czyli kraje zobowiązały się wnosić do kasy unijnej opłatę w wysokości 80 eurocentów za jedną tonę nieprzetworzonego plastiku. To nie są sumy bagatelne. Polska, która tego plastiku zużywa
znaczną ilość, a no ale ponieważ jest krajem uboższym, dostała tę ulgę, ale i tak szacuje się, że około 400 milionów euro rocznie będziemy do kasy unijnej płacić. Także to nie jest od zupełnie nic, prawda? Najważniejszą propozycją podatkową z zakresu, nazwijmy to, ekologiczno-klimatycznego jest tak zwany podatek graniczny. Carbon Border Adjustment Mechanism. To też unika się używania słowa podatek, tylko jest to mechanizm, jakby mechanizm, który będzie funkcjonował jako swego rodzaju cło na granicy Unii Europejskiej. O co tutaj chodzi? Otóż standardy dotyczące emisji gazów cieplarnianych w Europie są o wiele wyższe niż w reszcie świata. A w każdym razie w znaczącej części reszty świata. Co za tym idzie? Produkty wytworzone chociażby w Azji, ale także poza strefą Unii Europejskiej, są jakby bardziej konkurencyjne w stosunku do produktów wytwarzanych w Unii Europejskiej. No dlaczego? No po prostu tam nie obowiązują te reguły, powiedzmy sobie, dotyczące emisji CO2. Stąd też produkcja jest tańsza i w związku z tym firmy europejskie mają skłonność do realokacji produkcji choćby do Azji, ale także firmy azjatyckie czy z innych części świata no cieszą się, że tak powiem, przewagą konkurencyjną w stosunku do produkcji, do firm europejskich. Jest więc pomysł, aby na granicy Unii Europejskiej taki podatek od zwiększonej emisji gazów cieplarnianych wprowadzić. Ma to z jednej strony wyrównywać szanse producentów europejskich, ale z drugiej strony skłaniać producentów pozaeuropejskich do bardziej aktywnej polityki proklimatycznej. To jest trudna sprawa. W takim wypadku jak ten podatek graniczny trzeba uwzględnić zasady WTO, zasady Światowej Organizacji Handlu. Niemniej jednak uważa się, że to jest możliwe. No a poza tym, co tu dużo mówić, nawet dla krajów, bym powiedział normalnie, niezbyt chętnych unijnym inicjatywom, to jest taki podatek, no powiedzmy sobie, zwiększający swego rodzaju protekcjonizm klimatyczny, prawda? Jest to propozycja, która jest w tej chwili opracowywana, jeszcze, że tak powiem, daleko do jej wprowadzenia. I nie pytajcie mnie o to, jak będzie, że tak powiem, obliczany i egzekwowany ten podatek, bo to jest oddzielna sprawa. Ale są inne propozycje, na przykład podatek od paliw lotniczych. Dzisiaj musimy mieć świadomość, że paliwa lotnicze nie są opodatkowane, tak jak paliwa do samochodów, którymi się poruszamy na co dzień. No dzisiaj oczywiście jest chyba najgorszy moment rozmowy na temat podatku od paliw lotniczych, bo lotnictwo cywilne jest, no jakby to powiedzieć, na obu łopatkach i nie wiadomo, czy się w ogóle podniesie. Niemniej jednak ten pomysł, czy ta idea podatków od paliw lotniczych jest dość intensywnie dyskutowana, także w Unii Europejskiej, choć znów mamy do czynienia z różnymi poglądami na ten temat. No powiedzmy sobie Estonia, która jest krajem, no powiedzmy sobie, granicznym i trudno z Estonii jeździć do Brukseli samochodem, chyba że się ma takich dzielnych kierowców, jak my mamy. Ale dla nich taki podatek od paliw lotniczych byłby pewno trudniej do zaakceptowania niż, powiedzmy sobie, dla Belgów, Holendrów,
którzy działają, którzy są w środku Europy, mówiąc krótko. Spośród innych propozycji związanych z ekologią i z walką z klimatem jest także propozycja, jakby to powiedzieć, uwspólnotowienia praw emisji, tak zwanych ETS-ów. Dotychczas te prawa emisji skonstruowane są w sposób następujący, że poszczególne kraje, więc poszczególne rządy poszczególnych krajów otrzymują pewną kwotę owych pozwoleń i sprzedają je emitentom, czyli powiedzmy sobie w energetyce, przemysłowi cementowemu i tak dalej, i tak dalej. Ale pieniądze te idą do kasy państwowej. ETS-y więc są w tej chwili, dzisiaj, poważnym źródłem dochodu dla budżetu państwa. Jeżeli energetycy, że tak powiem, lamentują, że te prawa emisji drożeją, no to może i mają, że tak powiem, powód. Natomiast rząd kasuje w związku z tym większe pieniądze. Teoretycznie rzecz biorąc, te środki powinny być przeznaczone na walkę z ociepleniem klimatu, na cele ekologiczne. Czy są? To jest inna sprawa. Otóż propozycja jest taka, żeby te ETS-y stały się źródłem nie dochodów poszczególnych krajów, ale Unii Europejskiej jako całości. No, możemy sobie już wyobrażać, że to nie będzie szło tak łatwo i że wszystkie poszczególne kraje mogą mieć na ten temat bardzo różne zdania. Nawiasem mówiąc, przy tej okazji warto powiedzieć, że kwestie podatkowe są w ogóle bardzo skomplikowane, bo jak już powiedziałem wcześniej, podatki są, czy polityka podatkowa jest domeną państw członkowskich. W związku z tym trzeba jednomyślności, żeby coś wprowadzić. No to jest oczywiście olbrzymi problem i szczerze mówiąc w Parlamencie Europejskim, ja jestem także tego zwolennikiem, bardzo naciskamy na to, aby w różnych sprawach, także w sprawach podatkowych, a przynajmniej niektórych podatków, wprowadzić zasadę kwalifikowanej większości. Czyli jeżeli wystarczająco duża liczba krajów o wystarczająco dużej liczbie mieszkańców zagłosuje za to, to mówiąc krótko, można przegłosować Polskę czy Węgry. No tak nawiasem mówiąc. Ale to są, to jest pierwszy pakiet propozycji podatkowych, o których chciałem wspomnieć, czyli tych związanych z Zielonym Ładem. Może ważniejsze są propozycje podatkowe związane z tym drugim celem, czyli cyfrową Europą. Otóż, jeżeli chodzi o wielkie platformy internetowe, to jak doskonale wy wiecie, pewno lepiej niż moje pokolenie, to te platformy to są jedne wielkie słupy ogłoszeniowe. To są po prostu platformy reklamowe i reklamy są źródłem dochodów, olbrzymich dochodów. Także platformy są posiadaczami olbrzymiej ilości bardzo wrażliwych informacji. Te informacje także są przedmiotem handlu, no mówiąc krótko, dla reklamodawców. Tylko problem jest taki, że po pierwsze te wielkie platformy płacą podatki nie tam, gdzie zarabiają pieniądze. No powiedzmy sobie, Google jest firmą amerykańską, ale nie płaci podatków w Polsce. Nie płaci podatków w Szwecji, czy we Francji, czy we Włoszech. No a powinien. Nawiasem mówiąc, kilka krajów, w tym właśnie Francja, o ile pamiętam, Włochy i Austria, wprowadziły taki podatek cyfrowy, który jest podatkiem obrotowym. Czyli jest to na przykład 3% od obrotu
który dana platforma cyfrowa realizuje na terenie danego kraju. Ale to jeszcze nie jest podatek paneuropejski, bo przecież ten francuski fiskus nakłada podatki na platformy cyfrowe, ale bierze je do własnej kasy, a nie do europejskiej. Otóż a drugą kwestią to jest to, czy ta firma Google w ogóle płaci podatki. Bo robi wszystko, żeby nie płacić. I zarówno w Ameryce nie płaci, jak i gdzie indziej nie płaci. A tutaj powstaje kwestia kolejna, to jest tak zwane raje podatkowe, ale o tym za chwilę. Otóż ten podatek cyfrowy jest propozycją, bym powiedział, przyszłościową, rozwojową. Bo jeżeli chodzi o podatki te, nazwijmy to czy ekologiczne, to teoretycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że ich rola powinna w przyszłości spadać. No, jeżeli będziemy odchodzić od plastiku, no to te wpływy podatkowe związane z nieprzetwarzanym plastikiem będą się zmniejszać, oczywiście przynajmniej teoretycznie. Natomiast jeżeli chodzi o transakcje cyfrowe, to ich rola będzie rosła i w związku z tym powinna też rosnąć rola tego źródła przychodów państw, ale także Unii Europejskiej. Sprawa jest niezwykle nośna, niezwykle skomplikowana i niezwykle kontrowersyjna. Poszczególne kraje unijne mają bardzo różne interesy. Możemy na przykład być zdziwieni, że tak kraj o takich wysokich podatkach jak Szwecja wcale nie jest bardzo, że tak powiem, zainteresowana tym podatkiem ze względu na to, że jest siedzibą, w Szwecji siedzibę ma Spotify. No, pewno jest to dla was, że tak powiem, household name. Otóż nie w Unii Europejskiej, tylko dyskusja na temat podatku cyfrowego skoncentrowana jest w OECD. OECD to jest kraj, to jest organizacja, która chyba zrzesza w tej chwili 35 krajów świata, tak zwanych najbogatszych krajów świata, ale także współpracuje z innymi, takimi jak na przykład Chiny czy Rosja, które nie są i nie mogą być członkami OECD, bo zasadą jest, że do OECD należą kraje demokratyczne. My jesteśmy także od 1996 roku członkami OECD. Otóż na forum OECD toczą się już dosyć długo dyskusje na temat podatku cyfrowego. I chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest tak zwany filar pierwszy i filar drugi. Filar pierwszy dotyczy tak zwanego digital establishment. Chodzi o to, aby podatki były płacone tam, gdzie się robi biznes. Ale po drugie, to jest ten filar drugi, chodzi o to, żeby w ogóle były płacone, żeby była jakaś minimalna stawka tych podatków. W tym zakresie, tu charakterystyczne, panuje przekonanie w Unii Europejskiej, że łatwiej będzie na forum OECD uzyskać zgodę, jednomyślność, czy zgodę na wprowadzenie tych podatków, tego podatku, niż w samej Unii Europejskiej. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że OECD odgrywa tutaj istotną rolę. No i tutaj lekka, że tak powiem, odejście w bok. Stany Zjednoczone. Otóż Stany Zjednoczone pod, że tak powiem, kierownictwem Donalda Trumpa były przeciwne. Zarówno temu filarowi pierwszemu, czyli temu, żeby płacić podatki tam, gdzie, no, gdzie się zarabia pieniądze. Powód? America First. A to są amerykańskie firmy głównie. W związku z tym, co tam, będziemy się martwić o innych, prawda? A po drugie, Amerykanie także, chociaż już mniej zdecydowanie, byli przeciwni filarowi drugiemu, czyli wprowadzeniu minimalnej stawki podatkowej. To się zmieniło w ostatnim czasie, kiedy objął prezydenturę Joe Biden, a może istotniejszą jeszcze rolę tutaj odgrywa jego
sekretarz do spraw finansowych, czyli minister finansów po naszemu, Janet Yellen, która była kiedyś szefową Rezerwy Federalnej, czyli prezesem Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych. Od kilku miesięcy jest ministrem finansów Stanów Zjednoczonych. I otóż ona zaproponowała, w imieniu oczywiście Joe Bidena, w imieniu Stanów Zjednoczonych, aby wprowadzić pewien minimalny poziom opodatkowania dochodów korporacji. Dotyczyć to by miało przede wszystkim korporacji wielkich, takich, co w Polsce właściwie ich prawie nie ma. Ale jest to zasadnicza zmiana pozycji Stanów Zjednoczonych. Skąd ona się bierze? Otóż z własnego interesu. Otóż Stany Zjednoczone mają system podatkowy inny niż Europa, bo w Europie my przede wszystkim zbieramy podatki w postaci VAT-u. Czyli jest to podatek od konsumpcji. W Stanach Zjednoczonych podatek od konsumpcji, czyli podatek tak zwany sales tax, podatek od sprzedaży, jest marginalny, niewysoki i zasila budżety stanowe raczej niż budżet centralny. Natomiast podatki amerykańskie to są pity i cyty, mówiąc krótko, czyli podatki dochodowe od osób fizycznych i od osób prawnych, czyli od korporacji. I one są relatywnie wysokie. Co więcej, według pewnych ocen, to są oceny bardzo wiarygodne, bo oceny OECD-owskie, przed Trumpem podatek dochodowy od osób prawnych, czyli od korporacji, ten Corporate Income Tax, w Stanach Zjednoczonych był najwyższy ze wszystkich krajów OECD. Po obniżce przez Trumpa tego podatku z 35 do 21. Jest mniej więcej w środku stawki OECD. No ale Biden chce sfinansować część swoich planów wydatkowych podwyżką tego właśnie podatku CIT z 21 do 28. No stąd Amerykanie oczywiście chcieliby, aby wszyscy podnieśli te podatki, aby nie było konkurencji, że tak powiem, o najniższe podatki, żeby konkurencyjność firm amerykańskich nie za bardzo osłabiała. To zmienia postać rzeczy, to zmienia w ogóle tę dyskusję na forum OECD, dlatego że propozycja amerykańska, a nikt nie może jej zignorować, dotyczy nie tylko transakcji cyfrowych, ale wszystkich wielkich korporacji. Największych 100, największych 500. I co z tego wyniknie, zobaczymy, ale w każdym razie w Europie istnieje bardzo silne dążenie, żeby po pierwsze wprowadzić ten podatek cyfrowy zarówno w tym sensie, że filar pierwszy, płacisz tam podatki, gdzie robisz biznes, gdzie sprzedajesz swoje usługi, nawet jeśli jesteś firmą zarejestrowaną w Delaware czy na Kajmanach. Dlaczego Delaware? Bo to jest taki największy raj podatkowy w Stanach Zjednoczonych. Stan Delaware. Drugie, wszyscy, że tak powiem, choć z różnym natężeniem i różne kraje mają te różne interesy, no naciskamy, żeby wprowadzić minimalną stawkę podatku, czy to od tych przedsiębiorstw, czy to od transakcji cyfrowych, ale teraz zaczynamy dyskutować także o przedsiębiorstwach w ogóle. No, czyli tyle o tej cyfrowej Europie. A, nawiasem mówiąc, ta propozycja podatkowa od reklam w Polsce, o której kiedyś tutaj była mowa, bo ona nie ma nic wspólnego z tymi propozycjami cyfrowej, podatku cyfrowego, bo przede wszystkim no, właściwie nie dotyczy tych wielkich korporacji, tylko, co tu dużo mówić, no, dotyczy czasami bardzo niewielkich firm krajowych, a cel jest no, raczej inny, prawda? To o tym nie będę tutaj dyskutował. Trzecim wielkim celem Unii Europejskiej jest
stworzenie gospodarki konkurencyjnej, ale także sprawiedliwej pod względem społecznym, czyli to hasło economy that works for the people. I tutaj różnego rodzaju są propozycje na stole i są dyskusje, że tak powiem, prowadzone. Po pierwsze, chodzi o, jest wprowadzona dyrektywa o współpracy administracyjnej krajów Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby kraje wymieniały się informacjami podatkowymi dotyczącymi największych firm, ale także, żeby te wielkie firmy były zobowiązane do raportowania, do szczegółowego pokazywania swoich, że tak powiem, danych, z czego wynikają obowiązki podatkowe, aby to było przejrzyste, publiczne, no, co oczywiście by utrudniało, że tak powiem, oszukiwanie na podatkach. I wreszcie jest to walka z rajami podatkowymi. To jest sprawa bardzo trudna, bo jak się dobrze przyjrzymy, to i wśród krajów Unii Europejskiej są raje podatkowe. Może powiedzmy sobie, co to są raje podatkowe? Też kraj, żeby być określony jako raj podatkowy, po pierwsze musi mieć niską stawkę podatku. To jest oczywiste. Czasami zerową. Po drugie, to są kraje, które nie przekazują informacji innym krajom. A przede wszystkim nie przekazują informacji o firmach, które, że tak powiem, pochodzą z innych krajów. Wreszcie istnieje, że tak powiem, w tych krajach zasada, że się nie mówi o tym, jak te pieniądze są inwestowane. Czyli jest to taka trochę czarna dziura. Jakie firmy, jakie kraje w Europie mogą się kwalifikować jako takie raje podatkowe? No, oczywiście Irlandia. Także Holandia i Luksemburg. Ale trochę z innego powodu. W Irlandii podatki są bardzo niskie, w Holandii i w Luksemburgu niekoniecznie. Ale kraje te służą jako takie jakby miejsce przekaźnikowe. Mówiąc krótko, godzą się na to, żeby firma rejestrowała się w Holandii i następnie transferowała swoje, że tak powiem, swój biznes i swoją księgę, że tak powiem, swoje dane księgowe do rzeczywistego raju podatkowego. Zarówno Holandia, jak i Luksemburg, mimo wysokich podatków, uważane są za raje podatkowe, czy też mogą być uważane za raje podatkowe, dlatego że dopuszczają takie właśnie umowy szczególne. My sobie tego nie możemy wyobrazić, że firma zaczyna, że tak powiem, z fiskusem negocjować, jaki podatek ma płacić. Nawiasem mówiąc, w Polsce też nie mamy tak zupełnie czystego sumienia w tym zakresie, bo wprawdzie podatki nie są najniższe, choć dosyć niskie, ale największym, że tak powiem, w cudzysłowie, przewinieniem podatkowym są specjalne strefy ekonomiczne, które oferują inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, ulgowe, że tak powiem, zasady opodatkowania. Gdyby te zasady ogólnoeuropejskie weszły w życie, to co najmniej rozwój tych specjalnych stref ekonomicznych stanąłby pod znakiem zapytania, jeśli nie zaistniałaby konieczność ich, że tak powiem, zwijania. To oczywiście wzbudziłoby wielkie, wielkie kontrowersje w Polsce. Chciałbym wyraźnie powiedzieć. Specjalne strefy ekonomiczne to są przydatne instrumenty, o ile służą, mówiąc krótko,
podniesieniu poziomu regionów najbardziej, że tak powiem, zapóźnionych. Natomiast u nas niekoniecznie tak jest. U nas w gruncie rzeczy tych specjalnych stref ekonomicznych jest wszędzie i no, stanowi to taką konkurencję, że zainwestujesz w specjalnej strefie, to nie zainwestujesz w niespecjalnej strefie, prawda? Tymczasem można byłoby zainwestować i tu, i tam. No ale oczywiście problem jest zarówno społeczny, ale także i międzynarodowy, no bo przecież kraje, także kraje naszego regionu konkurują niższymi podatkami. Ja pamiętam sam, jak byłem w rządzie, to i razem z profesorem Hausnerem, który jak wiem jest także tutaj, że tak powiem, podłączony, jak dyskutowaliśmy o tym, aby przywileje podatkowe dla zagranicznych, ale także i krajowych inwestorów były ograniczane. Nawet jeżeli będzie to powodować, że część biznesu odpłynie do innych krajów, na przykład na Słowację. No dzisiaj Słowacy mają problemy, bo się za bardzo, że tak powiem, uzależnili od przemysłu samochodowego, a ten, kiedy ma problemy, no to cały kraj ma problemy. My jesteśmy krajem na tyle dużym, że możemy sobie pozwolić na bardziej, że tak powiem, na szerszy wachlarz propozycji inwestycyjnych. No dobrze, tyle o tych konkretnych propozycjach. Podsumowując, podatki europejskie to nie tylko nowe źródła dochodu. Zauważcie, że ja tutaj mówię cały czas o zupełnie nowych elementach, nowych rodzajach dochodów, które byłyby obłożone podatkiem. Nie tradycyjne dochody ludności czy tradycyjne dochody firm, tylko to są nowe rzeczy. Ale takie podatki oznaczałyby zmianę charakteru Unii Europejskiej, która stałaby się w związku z tym jakby bliżej, może nie zupełnie, ale bliżej federacji, że tak powiem, a w każdym razie Unii Fiskalnej. Paradoksalnie więc, jak dzisiaj w Polsce mamy dyskusję wokół ratyfikacji umowy międzyrządowej o tak zwanych zasobach własnych, to ja już nie wiem, kto ma rację i z kim mam, że tak powiem, gdzie mam swoje sympatie, że tak powiem, blokować. Oczywiście, że jestem zwolennikiem ratyfikacji, ale Ziobro ma rację, jeżeli jest rzeczywiście przeciwnikiem Unii Europejskiej, a jest, no to powinien zagłosować przeciwko. A jeżeli PiS jest sceptyczny wobec Unii jako wspólnoty wyimaginowanej czy też nie, to też powinien głosować przeciw. Ale nie głosuje, bo przecież pieniążki idą. W związku z tym jest w tym w tej dyskusji trochę hipokryzji, albo bardzo wiele hipokryzji, ale słuchacze dzisiejszego wykładu po tych moich wynurzeniach, mam nadzieję, będą patrzeć na to z większym zrozumieniem. Dziękuję bardzo. Słuchajcie mnie już, tak? Tutaj jest... Ja nic nie słyszę. Halo? Już jestem. Panie profesorze, pojawiło się bardzo wiele pytań na czasie. Nie wiem, czy zdążymy wszystkie omówić. Natomiast już zadaję pierwsze, żeby nie przedłużać. Czy wysokość podatków paneuropejskich powinna być uzależniona od dochodu gospodarstw domowych w poszczególnych krajach? Czy może być równą stawką dla wszystkich krajów? Więc tak, wszystkie właściwie te propozycje podatkowe, o których mówiłem, one nie dotyczą dochodów realizowanych przez gospodarstwo domowe. Czyli nie mają, że tak powiem, nie ma bezpośredniego odniesienia do gospodarstw domowych i do dochodów indywidualnych. A także nawet nie ma to nic wspólnego z dochodami niedużych przedsiębiorstw.
Ale oczywiście stawki podatku mogą być uzależnione od stanu, że tak powiem, zdrowia gospodarki. Ten podatek czy opłata od nieprzetworzonego plastiku, o której wspomniałem na samym początku, właśnie to uwzględnia. Kraje uboższe, tak jak Polska, no relatywnie uboższe, my jesteśmy w ogóle bardzo bogatym krajem na tle całego świata, natomiast na tle Unii Europejskiej jesteśmy dosyć ubodzy. W związku z tym stawka tego podatku w Polsce jest niższa niż w krajach bogatszych. Także no to jest chyba odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już zadaję kolejne. Otóż duża dyskusja w Polsce wywołała wprowadzenie podatku cukrowego, zwłaszcza jego wysokość, która należy do najwyższych w Europie. I tutaj pojawia się pytanie, czy Unia Europejska powinna wprowadzić arbitralne ograniczenia w zakresie wysokości takich podatków, tak żeby były lepiej dopasowane do zróżnicowanych wysokości zarobków w poszczególnych krajach członkowskich? No, przede wszystkim w Polsce nie ma podatku cukrowego. To tak, jeżeli chodzi o sytuację w naszym kraju. Wprowadziły ten podatek od transakcji cyfrowych bodajże Francja, Włochy i Austria. Być może... Przepraszam, tutaj nie jest... cukrowy. Chodziło o cukrowy. Cukrowy? Tak, tak, tak. A, no dobrze, dobrze. Oczywiście to... Aha, to... No, podatek cukrowy to jest trochę tak jak z akcyzą od papierosów. Ponieważ większość badań naukowych, większość wiedzy, jaką posiadamy, wskazuje na to, że cukier jest niezdrowy, a przynajmniej w ilościach nie za bardzo, że tak powiem, za dużo cukru nie powinniśmy jeść. W związku z tym wprowadzanie tego podatku jest uzasadnione nie tyle względami dochodowymi, co nie tylko względami dochodowymi, ale także względami zdrowotnymi. Fakt, że w Polsce ten podatek jest bardzo wysoki, no ale to jest oczywiście spowodowane polityką ogólną tego rządu. Starają się więc, znaczy wprowadzać opłaty, podatki, które no jakby są niewidoczne. No nikt nie zastrajkuje z tego powodu, że Coca-Cola zdrożała, prawda? Tak samo przecież właściwie niezauważona była podwyżka akcyzy od paliw samochodowych. Pamiętacie, mniej więcej rok temu o 10 groszy na litrze zwiększono tę opłatę? Nikt o tym nie wie. Dlatego, że no, było to tak sprytnie wprowadzone. Czy powinniśmy być tutaj, że tak powiem, prymusem europejskim i najwyższe podatki cukrowe wprowadzić? No nie sądzę, nie sądzę, ale no jakby to jest trochę tak, jak z podatkiem od papierosów. No. On boli i to boli najbardziej najbiedniejszych, bo to tak jest. Ale no kto będzie przeciwny, żeby zwiększać akcyzę od alkoholu czy od papierosów, czyli od nikotyny. W związku z tym pewno powinno tak być, pewno nie powinniśmy być tutaj prymusem, ale z kolei względy, że tak powiem, zdrowotne sprawiają, że rząd dość w cudzysłowie bezkarnie może podnieść te podatki. Kolejne pytanie jest o ochronę regionalnych kultur przed globalizacją. Czy Unia Europejska powinna przeforsować w jakiś sposób zwolnienie towarów lokalnych, takich między innymi jak oscypek, z podatków? Jaki jest Pana stosunek do tego pomysłu? Przede wszystkim Unia Europejska jest absolutnym czempionem, jeżeli chodzi o ochronę tych właśnie produktów regionalnych, to Unia Europejska przede wszystkim narzuca na cały świat, a może to zrobić dlatego, że jest największym blokiem handlowym. I stąd jest ochrona. No jakby to powiedzieć, no mówiąc krótko, feta to jest feta, nie?
chociaż u nas się pokazuje też feta polska, to jest przecież grecki wyrób. Tak samo wszyscy dzisiaj produkują whisky, chociaż jest tylko jedna Scotch whisky, prawda? No i Irish i Bourbon. Czy powinny być obłożone niższym podatkiem? Bywa tak, że produkty regionalne są już obkładane niższym podatkiem. Na przykład piwa manufakturowe. Małe browary jednak rozwinęły się nie tylko w Europie, ale w całym świecie, dlatego że są uprzywilejowane podatkowo. Myślę, że to jest rzecz dobra. Ja jestem akurat piwoszem średniej wielkości, że tak powiem, średniej klasy, ale jest rzeczą bardzo dobrą, jeżeli na rynku panuje różnorodność, zarówno jeżeli chodzi o piwa, jak i o sery. No, także tak. Tylko ja nie jestem pewien, czy to jak na razie, znaczy podatki od tych produktów regionalnych są w rękach państw narodowych. Natomiast co czyni Unia Europejska, i to skutecznie, to jest broni tych regionalnych, że tak powiem, marek produktów i ogranicza przynajmniej, bo nie zupełnie, nie w pełni, że tak powiem, to jest skuteczne, możliwość podrabiania tychże produktów. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, na pewno. Jakie jest pana zdanie na temat propozycji właśnie, jeszcze proszę o rozszerzenie, Joe Bidena w sprawie tego podatku CIT? Czy Unia Europejska powinna się przyłączyć do tej wspólnej wysokości? No to jest tak pytanie, tak powiem, aktualne i gorące, jak to się ładnie mówi teraz po polsku, że ja mogę tylko swoje własne opinie, swoją własną opinię przedstawić, dlatego że nie słyszałem, żeby Unia Europejska miała w tej sprawie już jakiś pogląd. Wydaje mi się, że po pierwsze, dobrze jest, że administracja Bidena, no i Janet Yellen, bo tutaj muszę naszą prawie że rodaczkę wspomnieć. Otóż, że są propozycją wyszli. Ale wydaje mi się tak. Po pierwsze, Amerykanie będą, ponieważ ze względu na specyfikę swojego systemu podatkowego, oni mają relatywnie wysokie podatki od dochodów firm. Więc niekoniecznie musimy się zgadzać w Europie na taki sam wysoki poziom tych stawek minimalnych, jak to Amerykanie robią. Ale można, że tak powiem, za to zażądać, czy można przynajmniej negocjować, że owszem, zgodzimy się na te wyższe minimalne stawki pod warunkiem, że będzie realizowany ten tak zwany filar pierwszy dyskusji na temat podatku cyfrowego. Czyli płaci podatki platforma cyfrowa, czy w ogóle firmy, które prowadzą działalność w internecie, a to przecież większość w tej chwili, tam gdzie robi biznes. To by oznaczało, że część podatku, które powiedzmy sobie Facebook płaci albo nie płaci w Stanach Zjednoczonych, powinien zacząć płacić we Francji, w Polsce, we Włoszech czy w Niemczech. Czyli tutaj to jest kwestia, to otwiera zupełnie nowe pola dyskusji, ale jest to propozycja bardzo ciekawa, dobra z punktu widzenia, bym powiedział, ładu podatkowego na świecie. No tylko teraz trzeba jakąś strategię negocjacyjną wypracować, no co już pozostaje poza moją kompetencją. Oczywiście. Panie profesorze, ostatnie pytanie jeszcze. Czy w praktyce byłoby możliwe wprowadzenie jednolitych stawek PIT i VAT dla całej Unii Europejskiej? I gdzie leżałaby wtedy sprawiedliwość pomiędzy jeszcze właśnie wolnością rozumianej jako wolnością do polityki podatkowej nastawionej na dobro własnych obywateli poszczególnych krajów? No tak, to jest bardzo szerokie pytanie. Zacznijmy od VAT. Jest regulacja w Unii Europejskiej, że
Stawka podstawowa VAT powinna od bodaj 15 do 25%. Nie powinna być niższa niż 15%. Mogę się mylić tutaj. Tutaj trzeba się zapytać Pawła Wiśniewskiego. Ale nie może być wyższa od 25%. Jest jeden wyjątek. Węgry, które przejściowo przynajmniej mają zgodę na podniesienie stawki podstawowej VAT-u do 27%. I teraz jest pytanie. Dlaczego Unia Europejska stara się to, jakby to powiedzieć, regulować, żeby te stawki nie za bardzo odbiegały od siebie w poszczególnych krajach. Otóż tak, my jesteśmy wspólnotą handlową, wspólnym rynkiem. To oczywiście wymusza pewne działania, takie jak na przykład brak ceł. Ba, nie tylko ceł, ale i pozacelnych, pozataryfowych sposobów, że tak powiem, ochrony rynku. Co za tym idzie? Znaczy, ale VAT jest specyficznym podatkiem, bo VAT-u się nie nakłada na eksport, na towary, na eksportowane produkty. No więc jeżeli Polska nie nakłada VAT-u na eksport i on idzie do, ten produkt, powiedzmy sobie, do Niemiec, to tam jest obłożony podatkiem bodajże ile? 18 czy 19% już w tej chwili? Chyba 18%. Ale jeżeli niemiecki produkt idzie do Polski, to jest obłożony podatkiem VAT 25%. Co znaczy, że my chronimy jednak rynek wewnętrzny. Czym wyższe stawki podatku VAT, tym jest wyższa ochrona rynku wewnętrznego przed innymi uczestnikami wspólnego rynku. Można więc powiedzieć, że idealną sytuacją byłoby zrównanie stawek VAT w całej Unii Europejskiej, w całym wspólnym rynku. No ale przecież istnieją jakieś zaszłości historyczne. I trudno jest jednolicie, tak, że tak powiem, tutaj podchodzić do tej sytuacji, no, taki wojskowy sposób. W związku z tym pół kroku w tył Unia zrobiła i powiedziała: OK, pozwalamy na pewną dowolność, ale w granicach rozsądku. Jeżeli chodzi o CIT, to sytuacja jest nieco inna. Trzeba rozróżnić nominalną stawkę podatku CIT od efektywnie płaconej, od efektywnie płaconego podatku. Bo przecież są różnego rodzaju ulgi, dziury i tak dalej, i tak dalej. Zasada, którą właściwie wszystkie kraje na świecie przyjęły, prawie że, to jest taka, że jest to podatek liniowy. No bo gdybyśmy mieli podatek progresywny jeżeli chodzi o podatek CIT, no to byśmy dopiero zaprosili wszystkie firmy do cudów różnych, prawda, i że tak powiem, strukturalnych zmian niepożądanych. No więc pierwszą rzeczą, ja pamiętam jeszcze, jak byłem ministrem finansów w roku 2001, kiedy, a potem jak byłem premierem, to jeszcze przyjechał na Trójkąt Weimarski, a było coś takiego jak Trójkąt Weimarski, jeszcze funkcjonowało żywo, minister finansów Francji, niejaki Nicolas Sarkozy, i minister finansów Polski, wtedy Andrzej Raczko, przyprowadził tego, że to właśnie Sarkoziego i ministra finansów Niemiec Hansa Eichela na spotkanie z ówczesnym premierem, no i żeśmy dyskutowali różne sprawy i podniesiona została kwestia właśnie ta, o której pytanie jest. Czy nie należałoby, albo czy powinno się zrównać stawkę podatku CIT w Unii Europejskiej? Ja wtedy trochę zaskoczyłem Sarkozy'ego i powiedziałem, że w gruncie rzeczy nie jesteśmy tak bardzo przeciwni, tylko że najpierw należałoby zunifikować czy zharmonizować pojęcie dochodu do opodatkowania. Się może okazać, i tak jest,
że ten dochód do opodatkowania w Polsce jest inaczej liczony niż we Francji i efektywnie nasze firmy płacą ten podatek wyższy, niż by to wynikało z różnicy stawek nominalnych, niż Francuzi. Czyli pierwszym krokiem byłoby pewna harmonizacja, znów nie unifikacja, ale harmonizacja zasad naliczania tego podatku. Oczywiście, że w Unii Europejskiej jest tendencja, bo jesteśmy wszyscy w jednym jakby kotle handlowym, wspólny rynek, do pewnej harmonizacji, ale z unifikacją już jest bardzo trudno, no właśnie dlatego, że państwa mają swoje tradycje, swoje interesy, no a przede wszystkim prawnie panują nad systemem podatkowym. Tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za całą prelekcję oraz odpowiedzi na pytania. Moim i Państwa gościem był profesor Marek Belka, poseł do Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, panie profesorze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.